Polski Offroad PL to cykliczna impreza. W tym roku mamy 11 edycję, od 11 lat organizujemy ten cykl pucharowy. Na cykl składają się 3 rundy. Pierwszą rundę rozgrywaliśmy w maju na poligonach Stalowej Woli. Potem przenieśliśmy się na północ, bardzo mocno na Pomorze tutaj do Choczewa. No i tutaj jesteśmy na trzeciej rundzie, gdzie finalizujemy tegoroczny cykl. Tutaj startują najlepsi z najlepszych z polskiego offroadu. To tutaj są z jednej strony najlepsze samochody, najmocniej przygotowane, najlepsze, które ten cały tegoroczny rok jeszcze przetrwały w jako takim stanie technicznym, chociaż tak naprawdę mocno dostały szkołę. Jest to Patrol GR60, w oryginale było to trzydźwiowe auto, no co po przerobieniu to zostało coś takiego. Cała kabina, wszystko zostało usunięte, została goła rama, wszystko było budowane od podstaw. Przerabiane były mosty, sprężyny, amortyzatory, dalej co można tu powiedzieć. Do silnika została zamontowana turbina, która zwiększyła moc silnika. Czym to było? Autko to trudno powiedzieć, czym to było, bo to było wiele elementów składowych. Generalnie auto markujemy jako Suzuki, Samurai, natomiast to jest mieszaninka różnych aut. To co najlepsze z każdego autka. I co tutaj jest zrobione w tym aucie? Co tu jest zrobione? Trudno powiedzieć, co nie jest zrobione. Więc mamy w autku ramę Suzuki Jimny, mosty od Samuraja, od samochodu Jimny, silnik od samochodu Jimny, a potem są już jakieś takie rozwiązania własne, trochę elementów amerykańskich. Mieszanina. Koszty napraw, tankowania, serwisowania to dość spore koszty. Sobie naprawdę to jest malutki procent tego,
tego wydatku. Mogę szczelić w takim rajdzie, jest między 5 a 10 tysięcy taki start jak teraz. Serwisowanie auta, dojazdy, my mamy bardzo daleko tutaj. Trzeba auto serwisowe zatankować, to plus części, plus mechanicy, także zbiera się ta kwota. No zapytam, ile pali auto? Ile pali? Tyle co się wleje.